W tej katechezie poruszymy ważny temat związany z sakramentem pokuty, a właściwie z tym, co potem robimy, jeśli chodzi o ten sakrament pokuty, mianowicie chodzi o naszą poprawę, a konkretnie będziemy mówili o smutnym zjawisku, jakie występuje powrotu do grzechu po spowiedzi. Czy najpierw należy powiedzieć jasno, że ci wszyscy, którzy gdzieś tam solennie mówią, że już nigdy w życiu więcej nie zgrzeszą, są albo naiwni, albo pyszni. Ponieważ prawda taka, że my ciągle jesteśmy kuszeni i nie możemy ufać swojej naturze, że tu ja po prostu na pewno już sobie dam radę. Na pewno nie zgrzeszę, na pewno już żadnego grzechu nie będzie. To co powinniśmy przy postanowieniu poprawy podejmować to że dołożę wszelkich starań, żeby nie zgrzeszyć. Muszę się liczyć z tym, że może być silna pokusa, chociaż nigdy nie będzie ponad moje siły, ale może być tak, że ta pokusa trafi akurat na Jakiś tam słaby dla mnie czas, gorszy czas i, i może zdarzyć się nieszczęście upadku. Natomiast to nieszczęście upadku z drugiej strony nie wolno nigdy nam bagatelizować, ponieważ każdy grzech, który popełniamy po Spowiedzi Świętej, jest bardzo niebezpieczną sytuacją. W sposób szczególny, jeśli chodzi o grzech śmiertelny. Tutaj musimy jakby zdać sobie sprawę, że to stan tego później człowieka może się stać rzeczywiście bardzo, bardzo niebezpiecznym, zwłaszcza jeżeli lekceważymy wszelkie środki ostrożności i bardzo, można powiedzieć, bez boju, bez żadnego wysiłku, bez jakiejś tam pracy nad sobą. Bardzo szybko wracamy do tego samego, do tych samych zwyczajów, do tych samych naszych przyzwyczajeń i grzechów. To, to z tego tytułu można tutaj rzeczywiście później ponieść bardzo poważne skutki. Mówi Pan Jezus o tych siedmiu złych duchach, czy po tym duchu, który, który wyrzucony błąka się po miejscach bezwodnych, kiedy już stwierdza, że. Jest mu tam jakby przykro, mówi pójdę, zobaczę moje mieszkanie, znajduje to mieszkanie wymiecione, przygotowane, przystrojone, sprowadza siedem złych duchów gorszych niż on sam, i staje się stan człowieka gorszy niż był przedtem. Tu musimy na to bardzo uważać. Ponieważ drodzy wierni, wielu świętych i doktorów Kościoła mówi, że Pan Bóg dał nam niejako pewien Nazwijmy to tak pewien limit, liczbę grzechów, które zamierza nam darować. Jak my ten limit wyczerpiemy, no to potem już niestety nie będzie ten, nie będzie możliwości, tak? nie, żeby się pojednać. To nie jest tak, że ja sobie mogę w nieskończoność grzeszyć, robić sobie co chcę, niczym się nie przejmować, zawsze będzie mi to darowane. Oczywiście my nie wiemy, jaki jest ten limit, jasne. Natomiast może się okazać i nieraz jest tak, że tak jak chociażby Voltaire, który najpierw było tak, że pod wpływem jakiejś tam choroby się nawrócił i rzeczywiście chciał i pojednał się z Panem Bogiem, ale kiedy wyzdrowiał, wrócił do, do normalnego funkcjonowania, to znowu popadł w te same w swoje grzechy, w to samo bagno rewolucyjne. I kiedy już później jeszcze raz chciał się nawrócić i już leżał na łożu śmierci i wołał do swoich przyjaciół, żeby wezwali do niego księdza, to ci po prostu no, z tego żartowali i nie wezwali do niego księdza. I on biedak musiał umrzeć bez posługi kapłana, ale no, gdzieś widzimy, że to jego brawura, to jego po prostu takie traktowanie grzechu się okazało, że no, wyczerpał limit miłosierdzia. Chciał się, chciał się pojednać, ale, ale tu się okazało, że pojawiła przeszkoda, która, która mu uniemożliwiła przeszkoda właśnie w postaci jego wyboru, jego przyjaciół, fałszywych przyjaciół, którzy nie, nie wezwali księdza, jak on tam chciał, tylko, tylko się jeszcze z tego śmiali. No i oczywiście nie mogli sobie pozwolić na to, żeby oni, wrogowie wiary katolickiej, teraz mieli iść do jakiegoś księdza i wołać tego księdza, żeby przyszedł, Pomóc ich wspólnikowi w grzechu, tak? w walce z Kościołem. Więc tutaj na pewno jest to duża, duże niebezpieczeństwo. Dlaczego, dlaczego jest to wielkie niebezpieczeństwo? Otóż dlatego, że diabeł, kiedy widzi, że jaka, jakiś człowiek się nawraca, to te, wtedy diabeł się wścieka. Ja byłem się cieszy, kiedy jesteśmy w stanie grzechu śmiertelnego, ponieważ w tym stanie na dobrą sprawę jesteśmy to jest gorszy stan niż opętanie. Ponieważ opętanie to oczywiście przyjęcie kontroli w pewnych okresach nad ciałem ludzkim przez szatana. Natomiast kiedy jesteśmy w stanie, szczególnie w stanie grzechu, a szczególnie w stanie grzechu śmiertelnego, to możemy tutaj, to, to może nie jest takie techniczne, poprawne, ale możemy powiedzieć, że to jest opętanie duszy. W sensie nie ma tutaj wprost jakby przejęcia kontroli, bo te władze duszy, takie jak rozum i wolna wola, są wolne. Ale diabeł tak człowieka omami, że człowiek no jest pod kontrolą czy też wypełnia potrzeby diabła. I to jest stan o wiele bardziej niebezpieczny dla nas niż stan właśnie tego wspomnianego opętania. I diabeł się wścieka w momencie, kiedy my idziemy do spowiedzi, kiedy wyznajemy nasze grzechy, i te grzechy są nam odpuszczone, i my chcemy zacząć nowe życie zacząć życie w stanie łaski. No i nie tylko, żeby tutaj trwać w stanie łaski, ale też jakby walczyć z naszymi, z naszymi wadami, zdobywać cnoty, no to wtedy rzeczywiście jest furia diabelska ogromna. Ponieważ on wie, że jeżeli człowiek pójdzie tą drogą, na którą wszedł, no to zbawi swoją duszę i jakby wymsknie się z jego tutaj z diabelskich tych połapek. Dlatego też przepuszcza atak na człowieka bardzo gwałtowny w tym, w tym momencie. Więc ci, którzy się nawracają, ci, którzy jakby się spowiadają, nie się muszą liczyć z tym. Że, że to nie jest tylko kwestia tego, że ja pójdę do spowiedzi, wyznam swój grzech i już jest, mam sprawę załatwioną, już jakby wszystko z głowy, teraz, teraz już będzie święty spokój, już mnie diabeł nie będzie dręczył i nie będzie tutaj żadnych niebezpieczeństw. So to wtedy się zaczynają dopiero niebezpieczeństwa, znaczy wtedy dopiero diabeł zaczyna jakby tutaj używać wszystkich swoich podstępów, żeby taką duszę potępić, żeby ją skusić do grzechu i żeby ona powróciła do, do swoich grzechów. Co więcej, diabeł będzie robił wszystko, żeby człowieka doprowadzić do pomnażania grzechów. To jest taka bardzo właśnie taka podstępna pokusa, zwłaszcza jeżeli człowiek już tam jeden raz upadł w grzech śmiertelny, no to diabeł mówi, to już sobie grzesz teraz. Tam powiedzmy, nie wiem, pójdziesz w niedzielę na, do tego do kościoła, to się wyspowiadasz, ale do niedzieli to sobie jeszcze poużywaj, bo tu i tak już jesteś w grzechu śmiertelnym. Uważajcie na tą pułapkę, ponieważ im więcej razy popełnimy jakiś grzech, tym grzech ten stanie się bardziej zakorzeniony w naszej duszy. Stanie się w pewnym momencie nałogiem. Łatwiej jest poprawić się z jednego grzechu, raz popełnionego, nawet jakby był to bardzo ohydny grzech. Bardzo jakiś tam rzeczywiście straszny, to człowiek może się bardzo może się szybko z tego nawrócić i, i, i poprawić swoje życie, niż jeżeli ktoś regularnie po prostu wraca do tych samych grzechów, spowiada się, potem znowu wraca, znowu popełnia te same grzechy, powielokroć i się tym nie przejmuje, no to wtedy się okazuje, że to, te, te grzechy stają się nałogiem. Jak są nałogiem, no to to jest właśnie głęboko puszczone w duszę korzenie i z tego już jest o wiele trudniej się poprawić, bo myśmy się przyzwyczaili. Mówimy po łacinie consuetudo altera natura, że przyzwyczajenie jest drugą naturą. Tak jest. To, do czegośmy się przyzwyczaili, to, to w pewnym momencie no, już robimy prawie automatycznie, bez jakiegoś takiego zastanowienia. Stąd, stąd też diabeł mówi, to zgrzesz jeszcze, zgrzesz jeszcze kilka razy, jeszcze raz, i jeszcze raz, a potem jest dla człowieka o wiele trudniej. Bo zobaczcie, że popatrzymy na żywoty świętych, czasami się zdarzało, że byli tacy święci, którzy na przykład przez grzech śmiertelny. Stali się świętymi. To nie dlatego, że grzech ich uczynił świętym, świętymi, tylko że grzech był takim ważnym impulsem. Oni się przestraszyli tego grzechu, był to popełniony na przykład raz grzech, otworzyły się tym świętym oczy, oni stwierdzili, że jak tak się ma sprawa, to absolutnie nie, trzeba radykalnie coś zmienić w swoim życiu, żeby więcej w ten grzech nie, nie popaść. I wtedy. Możemy powiedzieć, że to jest feliks culpa, to jest szczęśliwa wina, taki, taki upadek jednorazowy. Ale jeżeli ktoś się zaciekawi i mówi, a no to było w sumie może brzydkie, ale zarazem przyjemne. Albo korzystne, albo ja co wiem to jeszcze jakie tam możemy znaleźć rzekome pozytywy tego grzechu. I mówię, to jeszcze raz spróbuję, jeszcze raz spróbuję i jeszcze raz. No to wtedy może ten człowiek liczyć się z tym, że będą to bardzo, bardzo poważne, konsekwencje tego, że później będzie musiał stoczyć bardzo trudne walki duchowe ze swoją słabością. Więc tutaj i co mamy robić, bo no cóż, z całą pewnością powinniśmy uni unikać grzechu śmiertelnego, to jest tutaj bez wątpienia, natomiast co mamy robić, kiedy rzeczywiście po spowiedzi zdarzy się upaść ponownie w jakiś grzech? Otóż rada jest bardzo prosta i pewnie też słyszeliście nie jeden raz chociażby na Kazaniach czy Katechezie, mianowicie jeżeli się zdarzy jeden raz nieszczęście upadku grzech śmiertelny, należy natychmiast zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby wzbudzić akt żalu doskonałego. Tak w praktyce najlepiej uklęknąć przed krucyfiksem. Albo przed obrazem najświętszego serca Pana Jezusa i uświadomić sobie, co ja zrobiłem dla tego dobrego Pana, który za mnie umarł, który pozwolił otworzyć swoje serce dla mnie, co ja zrobiłem dla Niego w tym momencie. Wzbudzić sobie akt, żalu z miłości do Pana Jezusa i postanowienie, że przy najbliższej okazji się wyspowiadam. Jeżeli człowiek zrobi coś takiego, nie będzie powtarzał grzechów, tylko wyhamuje w tym momencie i jak najszybciej, jak się da, pójdzie do spowiedzi, to może ten proces takiego spadania przystopować. Najgorzej, jak sobie ktoś powie, a, że może się wyspowiadam, ale nie wiem, może to już, dajmy na to jeszcze trzy tygodnie będą święta, to już tak dwa w jednym, to za trzy tygodnie się wyspowiadam, co tam będę teraz szedł, a potem przed świętami jeszcze raz trzeba będzie iść do spowiedzi, no to i tak po prostu zostanie w tym grzechu śmiertelnym, no to wtedy jest duża szansa, że rzeczywiście w pewnym momencie te hamulce moralne puszczą, i zacznie się po prostu no, powtarzanie tych grzechów, oswajanie się przede wszystkim z grzechem, i on się stanie rzeczywiście czymś bardzo niebezpiecznym. Zobaczcie, święty Piotr w momencie, kiedy popełnia ten grzech zapszaństwa, z właściwie natychmiast, kiedy dostaje ten sygnał i podwójny jeden to pianie koguta, drugie to spojrzenie naszego Pana na Niego, kiedy po raz trzeci się go zapiera, to, to on natychmiast. On natychmiast żałował natychmiast zapłakał za swoje grzechy, wyszedł z tego miejsca, w którym zgrzeszył tak a już więcej w te grzechy nie popaść. Więc my musimy, to, to jest ta, ta, ta strategia musi być, że chodzi o grzech śmiertelny, musimy mieć ją bardzo tutaj mocno. Mianowicie, jeżeli już nieszczęście się zdarzyło, upadliśmy, to natychmiast żal doskonały i natychmiast postanowienie pójścia do spowiedzi jak najszybciej się da, żeby z tego stanu grzechu śmiertelnego się wydostać. No i jeśli chodzi o grzechy powszednie, to grzechy powszednie oczywiście nie są tak niebezpiecznym zjawiskiem dla naszej duszy jak grzech śmiertelny, bo grzech śmiertelny to jest rzeczywiście trucizna, która zabija duszę od razu. Natomiast grzechy powszednie to jest takie podtruwanie się, tak? To jest to jak możemy porównać to, nie wiem, no, grzech śmiertelny jak arszenik, ktoś by zażył a dajmy na to grzechy powszednie, to jak sobie nie wiem, popalanie papierosa, tak? No, samo wypalenie papierosa być może nie, raczej nie zabija człowieka natychmiast, ale wiemy, że powiedzmy nałogowe palenie papierosów może doprowadzić do przyspieszenia śmierci. I znaczy, nie tylko, że może, ale w większości wypadków tak rzeczywiście jest. A z grzechem powszednim jest właśnie tak, jak z tymi papierosami. Nie zabija od razu. Ale powoli tą naszą duszę rzeczywiście podprowadza do śmierci duchowej, i dlatego też powinniśmy tu takie grzechy, które, które są, jakby to powiedzieć, pewnym przyzwyczajeniem, które no w dużej mierze zależne jest od, naszego, od naszej woli, powinniśmy nad tym mocno pracować. Bo jeżeli ktoś nie pracuje nad grzechami powszednimi, powiedzmy, jest zadowolony, nie ma grzechów śmiertelnych, ale nic sobie nie robi z tym, że no ma całą gamę jakichś tam grzechów powszednich, wręcz nawet może je w jakiś sposób lubi. E no, dla przykładu, lubię poobgadywać, tak właściwie niczego nowego tam nie wyciągamy, ale sobie po prostu się pastwimy nad kimś, tak po prostu miły temat do, do rozmowy i tak ciągle gdzieś tam się spotykamy i, i po prostu kogoś obgadujemy. Nie, nie jest to może materia ciężka, ale, ale to jest systematyczne. Oczywiście, że, że taka sytuacja, jeżeli nad tym nie pracuję, jakby nie próbuję tego zmienić, tylko to, to jest tak jakby moja taka natura, no to ten grzech może doprowadzić nas rzeczywiście do osłabienia woli i do też do upadków śmiertelnych. Mniejszym niebezpieczeństwem są takie grzechy, które wynikają, nie z, jakby grzechy powszednie, które nie są dlatego z grzechami powszednimi, że materia jest lekka, tylko dlatego, że powiedzmy to jest ze słabości natury że albo jakiś temperament, powiedzmy, taki czy inny tutaj przyczynia się, to nie jest jakieś tam zaplanowane, czy po prostu jakby bagatelizuje pracę nad sobą, tylko no, taka już ta słabość natury, ono, wiele naszych grzechów nie, wcale nie jest dlatego, że ze złej woli, tylko ze słabości natury, tak jak coś tam się popełnia, to one może nie są y, znowuż y, tak niebezpieczne i je należy zostawić na sam koniec niż jeśli chodzi o pracę nad sobą, bo pewnie i ta praca będzie najbardziej taka subtelna i trudna, ale również nie można sobie powiedzieć, no taki jestem. Tak to też nie, nie o to chodzi, że powiem, że o, tutaj z tym, co się dało, to uporałem, a z tym się to już nic nie da zrobić. Da się oczywiście zrobić, tyle że będzie tutaj, będzie tutaj ta praca. Znacznie bardziej taka właśnie finezyjna, a więcej tutaj trzeba będzie włożyć tego wysiłku, chociaż samo w sobie być może tutaj jakby szkoda z tych grzechów nie jest aż tak wielka dla duszy naszej. I w pracy nad sobą należy przede wszystkim pamiętać, że więcej, większą pracę w naszym uświęceniu wykonuje Duch Święty niż my. Wielkim takim błędem ludzi, którzy chcą się poprawić, chcą zmienić swoje życie, że oni tak mówią, no ja to teraz się zepnę tak mocno, ja już tam będę siebie kontrolował, ja już będę tutaj naprawdę czuwał, żeby żadnego grzechu nie popełnić i, i, i właściwie ja, ja, ja. I, I to ja, ja, ja będzie w pewnym momencie ukarane, bo to jest pewna subtelna pycha. Ja oczywiście muszę robić to, co mogę, ale pamiętać, że przede wszystkim, żeby zwracać się do Pana Boga w modlitwie i sobie nie przypisać tego dzieła, że ja się poprawiłem, że zobaczcie, jak ja jestem teraz święty, doskonały, tylko wiedzieć, że jeżeli ja uporam się z jakąś wadą, to dlatego, że to przede wszystkim łaska Boża we mnie zadziałała szczególnie. Stąd, jeżeli na przykład długo walczymy z jakąś wadą i nie potrafimy z nią się uporać, Nieraz, dlaczego tak jest? Nieraz dlatego, że Pan Bóg wie, że jeżeli się uporamy z tą wadą, że albo inaczej, jak On nam da łaskę pokonania jakiegoś naszego grzechu, to my wpadniemy w jeszcze bardziej niebezpieczny grzech, jakim jest pycha, bo my sobie przypiszemy zasługę, tak? czyli powiedzmy jakiś tam grzech na przykład zmysłowy, Upokarza mnie i, i wiadomo, jest mi z nim źle. Nie bardzo się tam czuję komfortowo w tej sytuacji, ale, ale powiedzmy, próbuję tam z nim walczyć, ale nic mi nie wychodzi, bo, bo przez grzech, grzech zmysłowy jednak jest mimo wszystko, nawet jeżeli jest śmiertelny, jest nie, mniej niebezpieczny niż grzech pychy. I Pan Bóg wie, że jeżeli. Jeżeli bym miał przypisać sobie zasługę i wbić się potem wpychać, że jestem taki wspaniały, no to po prostu nie daje mi tej łaski potrzebnej do tego, żebym, żebym ten grzech zmysłowy pokonał, ponieważ grzech zmysłowy jednak ma to w sobie coś, że nas upokarza i my mamy świadomość, że zgrzeszyliśmy. Ale pyszałek bardzo często wcale nie ma. W ogóle świadomości, że grzesz, on po prostu jest zachwycony sobą, stwierdza, że no w końcu jestem idealny i wszyscy inni są rzeczywiście byle jacy. Ja jestem, jestem takim po prostu supermenem, i, i teraz to wszystko jest moja zasługa, bo ja jestem taki wyjątkowy. Nie. Więc tutaj należy przede wszystkim uznać przed Panem Bogiem swoje ubóstwo, swoją tutaj po prostu swoje niedostatki, braki. I prosić Pana Boga usilnie o łaskę, ażeby dał nam poprawę. Dlatego nie tylko przez nasze jakieś konkretne czyny się poprawiamy, ale poprawiamy się również klęcząc na modlitwie i błagając Pana Boga o łaski. I w tym dziele poprawy, w tym dziele takiego zmiany swojego życia, szczególną rolę odgrywa nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny. Stąd też bardzo zachęcam do tego, żeby szczególnie, jeżeli mamy, jeżeli mamy wolę poprawy, żeby błagać Matkę Bożą właśnie na różańcu o, o wyrwanie z tych, z tych kajdan grzechu i czcić ją właśnie szczególnym nabożeństwem, naśladować jej cnoty, uciekać się w pokusach do jej niepokalanego serca. W ten sposób rzeczywiście mamy chyba naj, naj, właściwie takie. Najbardziej skuteczne narzędzie, które nam Pan Bóg dał na te czasy, szczególnie ostatnie: Matka Boża mówi, że moje nabożeństwo do mojego niepokalanego serca będzie tą ostatnią deską ratunku dla, dla Kościoła, dla dusz ludzkich, w tych właśnie czasach, których nam przyszło żyć. Dlatego też nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny, o czym świadczą tutaj doświadczenia tak wielu świętych, maryjnych świętych, jak Bernarda, jak naszego tutaj ojca Maksymiliana Kolbe, świętego Ludwika Grignion de Montfort i wielu, wielu innych, jak wiele tutaj oni pożytku duchowego otrzymali, ponieważ Najświętsza Maria Panna jest wzorem takich cnót, których pragniemy, jest wzorem pokory najbardziej ze wszystkich świętych, jest zorem czystości, jest zorem posłuszeństwa, jest zorem ducha ofiary. O wszystko znajdziemy w niepokalanym sercu Najświętszej Maryi Panny, w największym natężeniu, jakie w naturze ludzkiej można znaleźć. To są cuda łaski, które zostały nam dane przez Pana Boga. Stąd ten, kto ma szczere, prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, ten jest z całą pewnością na drodze do zbawienia wiecznego.